Poprzednio w Alone in the Dark. Spotkajmy się w pokoju 943. Pieprze to! Odpuszczam! Słuchajcie, musimy się zbierać. Idziecie z nami? Ona tak, ja idę do mury. Chyba kpisz. Myślisz, że tutaj będę bezpieczna? Jest teraz jednym z moich gospodarzy. Tak jak ty kiedyś. Czuję twój strach. Tak wiele pytań. Światło to Lucis, a przynieść to Fero. Więc niosący światłość to właściwie Lucifer. Czego od niej chcesz? Wszystko, co twoje jest i moje. 100 lat. Z pewnością jest jakieś racjonalne wytłumaczenie. Sara, nawet nie wiesz, kim jestem. Cholera, sam nie wiem, kim jestem. Odnajdę cię! Okej, okay, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Glad, z kanału Trickrow TV. Oto kolejny odcinek mojej serii Alone in the Dark 5, epizod 5. Tak jest, uwolnimy Sarę. Okej, okay, trzeba ją ratować. 2, 3, 4, 5, 6. O fuck, dobra, jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Okej. Pozwoliłem sobie poczytać trochę o tym epizodzie, co tu trzeba robić, bo jest mega rozkmin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Byśmy po prostu... Odcinek trwałby nie wiadomo ile. Także... Mniej więcej wiem, co tu robić. W tym epizodzie. Okej. Oddychaj. Zwolniliśmy Sarę. Wysysał ze mnie życie. W środku byłam podłączona do czegoś. Mówił do mnie. Już dobrze. Już po wszystkim. Jesteś bezpieczna. Czułam to. Coś pierwotnego. Wiem teraz, co miałeś na myśli, co czujesz. O, jak romantycznie. Nie ma tak całować się w jakimś flaku. Chyba mówiłam ci, abyś nie wykorzystywał sytuacji. Ty wykorzystałeś sytuację. Tak. Mamuśka mi to pewnie. Nie oddalaj się. Wkrótce wrócę. Okej. Okay. Rozpoczynamy. Pomogę ci, ile będę mogła. Nie myślę, że jesteś skazany tylko na siebie. Wiem. Niedługo wrócę. Właśnie, zrobił sobie miotacz ognia. Tak jest. Będzie nam potrzebny. Siemano. Fuck. Zgasło. Czy tego gówna to jest? Najpierw trzeba spalić te... O, fucking shit! Zgasło nam, zgasło! Szybko, szybko, szybko! Dobra. Chodźcie tutaj. Fiksone gniazda. Dobra. Trzeba trzymać przycisk. Jeśli puścicie, przerwie się gaz. Tak jest. Trzeba będzie podpalić od nowa. Okej, okay, ale już nam chyba nie będzie potrzebny. Może coś tutaj jeszcze jest? Nie.
Okej. Pistolecik. Raz. Dwa. Linka. No traf, żeż, Edward. Tak jest. Próbowałem to wcześniej nagrać, ale tak to dużo czasu zajęło, że po prostu nagrałem to jeszcze raz. Teraz wiem mniej więcej, co mam robić. To będzie ciężki epizod. W sumie nie przyszedłem go nawet całego, nawet połowy go nie przyszedłem. Ale tylko na początku są rozkminy, a później jakoś to leci. Także to trzeba podpalić. Tak. Nim to spłonie, to pójdziemy tutaj zobaczyć. Była apteczka. Wymienimy sobie stary spray na nowy. Spokojnie. A, jeszcze tu były szafeczki. Z ciekawości sprawdzę. Ta amunicja, świetnie. Dobra, idziemy. Hopsa. Gniazdko. Spłonęło? Kurde, nie spłonęło. Jeszcze raz. Oj, nie zdara ze mnie. Ups. Nie. Fuck. Mam nadzieję, że to nie było drogie. Dobra, nim to spłonie, postrzelamy sobie. Te małe skurwiele tu są. Chodź tu, Mendo. Jeden. A, tu cię widzę. Kurde. A tam jest jeden. Kurde, jeszcze nie możemy przejść. No i ile to będzie płonąć? Już? Jeszcze nie. Nie wiem, lampka. Dobra, chyba już mogę przejść. Nie mogę. Fuck! Przewróciło się. Okej, okay, dobra, możemy przejść. Cześć! Mendo. Okej. To mnie przeraża po prostu. Fuck! Skąd się tu wziąłeś? Pierdzielaj. No. No czemu ja to wziąłem w sumie? Okej. Odsuniemy gościa. Dobra, szybko zabieraj, Edward. Spierdzielamy. Dobra. Zrobimy sobie miotacz. Nie tracić amunicji.
Tak jest, chodźcie tu, Mendy. Oh yeah. Fuck. Czy ja sobie zamknąłem drzwi właśnie? O ty, Mendo, chodź tu. Dobra. Idziemy dalej. No nie, no zgaśnie on teraz. No jak widzimy tutaj, dużo gniazd. Musimy zrobić koktajl młotowa z plastikowej butelki, tak jest. Tylko te szczurki będą nam umilać życie. Fuck! Ile tego jest? Dobra. Skoczmy przez okno. Yeah. Okej. Fuck! Już się tu dostały. Nie, nie chcę latarki. O nie. Szybko. Upuść. Musimy zrobić miejsca trochę. To są badarze, trzeba zapamiętać. Wrócimy po nie. Szybko, szmatka. Szmatka. Fuck, on tam jest. Kwipuj. Dobra, trzeba zrobić pustą butelkę. Dobra, jest pusta. Pusta plastikowa butelka. Okej, okay. Trzeba zrobić miejsce na kolejne. Tutaj spray upuszczam. Dobra, to jest spray. A gdzie jest bandaż? Znikł bandaż. Cholera, jasna. Nie, tam jest, tam się poturlał, dobra. Szybko, wódeczka. Okej. Okay. Spokojnie. Teraz tak. To połączyć z tym. Tak, wszystko. Ładnie. Upuść. Połącz z tym. Tak. I... Tak jest. Teraz, żeby nam się udało, trzymajcie kciuki. Fucking shit. Kurwa. Szybko, bo to wybuchnie zaraz. Udało się. Żyjcie to, Mendy. Fuck. Pali się? Pali się. Patrzcie tu. Fuck. Okej. Okay. Wszystko płonie? Zajebiście, udało się. Uch, dobra. Dobra, to są bandaże, tu wrócimy jeszcze. Teraz tak. Teraz trzeba zrobić kolejny koktajl, niestety. Kurde, coś muszę opuścić, baterię. Dobra. Wszystko trzeba będzie wrócić tu. Okej. Znowu buteleczka. Wódeczka. I teraz tak.
Teraz przylepny trzeba zrobić. Okej. Dobra. O, jest. Dobra, doszliśmy do tego momentu. Okej. I trzeba walnąć właśnie przylepnym koktajlem w niego, żeby on sobie do gniazda wrócił. O, ty mendo! Kurde, to zaraz wybuchnie. Fucking shit. Dobra, będziemy musieli jeszcze jeden zrobić. Ciekawe, jak ja mam w niego trafić. Się tak wyrażę. Kurde, wzięliśmy baterię. Upuść je. Okej. Jak mówię, w tym epizodzie jest trochę rozkmin, które trzeba ogarnąć. Tak, połącz. Szmatka. Okej, okay. Próbujemy jeszcze raz. Tam już to wybuchło? Nie wybuchło. Okej. Dobra. Udało się. Teraz spieprzaj do gniazda. Fuck yeah. Zajebiście. Dobra. Okej. I w sumie do tego momentu doszedłem. Nagrywając wcześniej, ale już nie powinno nam, właśnie to był najtrudniejszy moment w tym, żeby to ogarnąć. Dobra, teraz wracamy po nasz sprzęcik, co opuściliśmy, tak? Tak, to, bandaże, baterie, a weźmiemy sobie amunicję jeszcze, nie. Upuść. Nam nie będziesz potrzebna. Taśmo. Baterie. Weźmiemy sobie amunicję. A, nie możemy wziąć, dobra. Co tu jeszcze? Buteleczki, tak? Dobra, tu mam piątkę. Dziesiątka. Upuść to. Może trafimy jeszcze na jedną dziesiątkę? Nie trafiliśmy. Dobra, nieważne. Okej. 12 naboi. Dobra, to z piątki będziemy zużywać. Połącz, proszę. Dziękuję. Idziemy. Tak, co się dzieje? Aha. Co teraz? Teraz nie wiem, co mam zrobić. Co to jest? Aha, dobra. O, cześć. Wkurwiłeś się, co? No przykro mi. Co się dzieje? Oh fucking shit! Coś żartujecie?
Oh yeah. Szybko, połącz, połącz. Cześć. Fuck, trafaj. Dobra. Padł. Są słabsi. O, fuck. Dobra. Szybko połącz. O, fucking shit. Fucking bydlak. Akrobata. Fuck. Połącz. Szybko. Dobra. Chodź tu. Dobra, padł. Było ich dość sporo. Na szczęście jest apteczka. Co się tam dzieje? Katana. Municja, fajnie. To co przeładowywałem, to ja nie wiem. Co to jest? Dobra, idziemy do góry. Wow. Fuck! Co się dzieje? O, cześć. Zdychaj, Mendo. Fuck. Żartujecie sobie. Dobra. Fuck. Kurde, on tu biegnie. Kurde. Oh yeah. Chodź tu, Mendo. Straciliśmy. Już tutaj. Kurde, macie, nie wygląda to wesoło. Jak będzie jeszcze więcej przeciwników, to nie wiem, skąd my weźmiemy amunicję zapalającą. Naprawdę nie mam pojęcia. Chodź tutaj. Naprawdę muszę z tobą pogadać. O. W końcu jakiś normalny człowiek się pojawił. Miecz? No, dalej. Tu jest niebezpiecznie. Nie powinno cię tu być. Dzisiaj w nocy wszędzie jest niebezpiecznie. Otwórz bramę. Muszę przejść. Dzięki. Ta brama uratowała mi życie. To się cieszę. Jak dostanę się do pokoju 943? Cóż, idź tym korytarzem za mną. Otworzę dla ciebie bramę. W samą porę. Cóż, dzięki. Teraz spróbuję się stąd wydostać. Co ty wyprawiasz? Jeszcze kogoś skrzywdzisz. Dobra. Zobaczmy, co tu jest. Tu nie ma nic. Amunicja. Dobra. Chodźmy tam. Fuck. Co się dzieje? Tekstury. C-
Co się dzieje? Ej. What the fuck? Aha! Ciało podniosło. Kurde. Już myślałem, że coś zareagowało. Dobra, wiecie co? Na tym zakończymy odcineczek. Wracamy za chwilę, by kontynuować przygodę w 5. epizodzie. Muszę go skończyć w końcu. Fuck. O, tu jest ta. Maś nasza kochana. Dobra, na tym zakończymy. Wracam za chwilę, także trzymajcie się.